Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał pośród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiem, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znów chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, to do niego zaś to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł: przyszedłem na świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę i zauważyliście, że tego człowieka przemieniła droga. Droga, którą przebył w ciemności. On nie widział i musiał ją przejść. Co zawierała ta kamienista droga od świątyni do sadzawki, kilkaset metrów, która tak go zmieniła, tak go przekształciła, tak go przeobraziła. Jezus powiedział o sobie, że jest drogą i możemy domyślać się, że to taka duchowa przenośnia, którą możemy zobaczyć, ale chciałbym, żebyśmy szczegółowo przyjrzeli się właśnie tej drodze człowieka, który dotąd był właśnie w społeczeństwie kimś na marginesie. Kimś, kto nie potrafił samodzielnie funkcjonować, kimś, kto nie potrafił samodzielnie pracować, kimś, kto nie mógł wejść nawet do świątyni, bo uznawano, że jest pełen grzechu i nie może wejść na liturgię, nie może uczestniczyć w obrzędach. Lekceważące i obojętne mijanie go przez ludzi wbijało go w ziemię. Pozbawiało sensu jego życie. I ten człowiek, przechodząc kilkaset metrów do sadzawki i kilkaset metrów z powrotem, jest radykalnie innym człowiekiem. Gdybyśmy popatrzyli na naszą sytuację, to może moglibyśmy tak powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy wielu z nas idzie. Nie wie dokąd. Nie wie, dokąd to wszystko zaprowadzi. Czują się tacy przygnieceni. Czują, że opanowuje ich niepewność, bezradność, nawet lęk, strach, panika. Co to będzie? I myślę, że my możemy z siebie dzisiaj, teraz, w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, porównać do tego człowieka, który jako niewidomy, co więcej, pobrudzony błotem, zaczynamy robić nieporadne kroki. I ważna rzeczywistość to jest ta, że Jezus nam wskazuje cel tej drogi. To znaczy, że Jezus mówi: chcę, żebyście przeszli tę drogę. To nie jest tak, że my mamy siedzieć. To nie jest tak, że my mamy bezradnie nic nie robić. Jezus mówi: ja chcę, żebyście przeszli. Żebyś ruszył. Przecież Jezus mógł wziąć za rękę tego człowieka i poprowadzić go do tej sadzawki. Mógł to zrobić, mógł poprosić kogoś, ale Jezus chciał, żeby on, ten człowiek, podjął właśnie taką drogę. I być może dzisiaj Bóg mówi: podejmij tę drogę. Ja ci chcę pokazać, abyś doszedł do źródła. Doszedł do momentu zwrotnego. Czyli to Jezus nam wyznacza cel, to Jezus nam pokazuje drogę. Rusz, idź tą drogą. Nawet jeżeli ci się wydaje na razie, że tylko ciemność. Nie wiesz, co jest przed tobą, ale idź.
Druga sprawa to jest to, że ten człowiek na pewno się potykał. I my dzisiaj się potykamy w myślach, w działaniach. I nie do końca jest to tak, jakbyśmy chcieli, bo nie jesteśmy doskonali. Tak jak ten człowiek niewidomy, szukający drogi, potykamy się po drodze. Ale to nie jest przeszkoda w tym, żeby dojść do celu. Żeby dojść do miejsca uzdrowienia. Dojść do miejsca, w którym otworzą nam się oczy. I w końcu trzecia rzeczywistość. To jest ta, że ten człowiek musiał pamiętać, co mu powiedział Jezus. On musiał nosić w głowie to, co On mu polecił zrobić. Czyli idź do sadzawki. Więc ty idź do wolności. Ty idź do poznania Boga. Ty idź do tego, żebyś został przeobrażony. Idź. Tak, poddaj się temu, co jest. Może na zewnątrz jest właśnie takie, ograniczające. Może na zewnątrz jest zniechęcające. Ale ty pamiętaj, co powiedział ci Jezus. Ty masz tam dojść. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, nawet jeżeli czujesz się samotny, nawet jeżeli czujesz się wylękniony, co to będzie, nawet tak jak ten człowiek, nie wiesz, co będzie jutro. On nie wiedział, co będzie 200 metrów dalej, 500 metrów dalej, ale szedł. Dlaczego? Bo nosił w swoim umyśle, w swojej pamięci słowa, które mu powiedział Jezus, idź do sadzawki. To są takie trzy zalecenia. Przejść, potykać się i pamiętać. To jest dla ciebie ważne dzisiaj, dla mnie też. Przejść ten czas, nawet jeżeli się potykam, ale pamiętam słowa Jezusa i noszę je. Przejść, potykać się, pamiętać. To jest nasza droga. To jest nasza droga od tego spotkania do ustania epidemii. To jest ten cel, do którego mamy dojść, żeby wszystko ustało, żeby wszystko zostało zmienione. Jeżeli będziemy nosić w sercu, w głowie, w pamięci słowa Jezusa, to tam dojdziemy. Jeżeli pomimo potknięć będziemy szli, tam dojdziemy. Więc to wezwanie jest bardzo ważne. To bogactwo i jego myśli, tego człowieka, jego uczuć, jego pragnień znowu może być dla nas wzorem. To jest czas, żebyś pomyślał, żebyś pobył sam ze sobą, żebyś pobył ze swoimi bliźnimi, żebyś pobył z Bogiem, przechodząc tę drogę. I w końcu jest to czas przemodlenia, przemedytowania, który spowoduje pewnie przewartościowanie wielu sytuacji. No bo przecież wiele planów, które mieliśmy jeszcze 2 tygodnie temu, one są już dzisiaj zupełnie nieaktualne. Wiele wydarzeń, inicjatyw, również naszych jako wierzących, również naszych jako szkoły ewangelizacji, pięknych, wspaniałych, one są już zupełnie nieaktualne. Trzeba coś przemienić. I to jest taki czas. I ten człowiek, który idzie, potykając się, nosząc w głowie myśli Jezusa, słowa Jezusa, jego zalecenia, on dociera do tego miejsca. I zobaczmy, że droga do sadzawki od Jezusa, od tego spotkania z Jezusem do sadzawki była, te Ewangelia to pokazuje, bardzo krótka. Natomiast droga z powrotem od tej sadzawki, zanim on spotkał Jezusa po raz drugi, była bardzo długa. Droga do cudu jest dużo krótsza niż droga do pełnej wiary. Tak jest w naszym życiu. Tak jest w Twoim życiu. Droga do cudu jest dużo krótsza niż droga do pełnej wiary. Przypomina mi się taka sytuacja. Zaprosiliśmy kiedyś na jeden z naszych wieczorów uzdrowienia i mocy mężczyznę, który był skłócony ze swoją żoną i ze swoimi teściami. Tam już było naprawdę źle i wszystko już właściwie było na pograniczu rozwodu i rozejścia się. I po tym wieczorze zaraz ten człowiek podszedł do mnie i mówi: co wyście ze mną zrobili? Ja mówię: nic. Bóg coś z tobą zrobił. Jego serce się zupełnie zmieniło. I on z takim zmienionym sercem poszedł do domu.
Po dwóch dniach nastąpiło pojednanie z żoną. Po czterech dniach pojednanie z teściem. Po sześciu dniach pojednanie z teściową. On był w absolutnym szoku, jak Bóg przeprowadzał go szybko przez ten proces. Ale on trwał dłużej niż ten cud, który się zdarzył jednego wieczoru. Ten proces dojrzewania, ten proces realizacji trwa dłużej. I my też powinniśmy pozwolić Bogu, żeby nas przeprowadził przez to. Czas tych ćwiczeń wielkopostnych jest czasem, kiedy Bóg cię przeprowadza. Te małe cuda pewnie będą się zdarzać, oby też te wielkie. Ale to jest też proces, w którym ty będziesz mógł być zapytany, co ty myślisz o tym, co Bóg robi. I ten człowiek, do tej pory niewidomy, został zapytany, co ty myślisz o tym, że ci otworzył oczy. Ten werset tak jest zbudowany, że może być różnie tłumaczony. Jest takie tłumaczenie, które mi się bardzo podobało. Mianowicie to tłumaczenie brzmiało: ty, który mówisz, że cię uzdrowił. Co myślisz? Czyli imieniem tego człowieka było ten, który mówi, że został uzdrowiony. To jest własne imię tego człowieka. Ty, który mówisz, że byłeś uzdrowiony, że jesteś uzdrowiony, że Bóg cię uzdrowił, czyli ty, który jesteś świadkiem Jezusa, powiedz. Świadek Jezusa to jest własne imię wierzących. Dlaczego? Dlatego, że nosimy doświadczenie tego, co Jezus dla nas zrobił. I dlatego to jest nasze imię. Ten, który mówi, co dla niego Bóg zrobił. I ten do tej pory niewidomy, już teraz uzdrowiony, mówi: to jest prorok. Oczywiście Ewangelia po grecku napisana, Jana, ma tutaj wyrażenie, które oznacza właśnie proroka, ale gdyby to oddać w języku aramejskim, a pewnie w takim rozmawiali, to ten człowiek powiedział, że to jest widzący. Określił Jezusa jako proroka, po aramejsku, po hebrajsku widzący, bo tak naród izraelski określał proroków. To jest ktoś, kto widzi. Ten człowiek zrozumiał, że Jezus go widział, zobaczył go jako niewidomego i teraz widzi dużo więcej niż każdy z nas. Ten człowiek odkrył to, co Jezus powiedział w jego obecności, że na nim będą się objawiać dzieła Boże. Czyli krótko mówiąc, dzieła Boże objawiają się, gdy jesteś niewidomy. Wtedy zaczynają się objawiać dzieła Boże. Wtedy, kiedy pozwalasz Bogu zadziałać. Na tobie, który wydaje się, jesteś bezradny, wylękniony, jesteś w jakiejś sytuacji na pół depresyjnej, na tobie objawiać się będą Boże dzieła. I ten człowiek zorientował się, że tak jest. Że wtedy, kiedy on był niewidomy, wtedy zaczęły się na nim objawiać dzieła Boże. Nie wtedy, kiedy on już był wierzącym, kiedy on już należał do wspólnoty ochrzczonych, kiedy on już poszedł za apostołami po zesłaniu Ducha Świętego. Nie, dzieła Boże zaczęły się objawiać wtedy, kiedy on był ślepy. Więc może tobie się wydaje, że jesteś taki słaby albo gdzieś tam właśnie pogubiony. Właśnie to jest moment, kiedy dzieła Boże będą się na tobie objawiać. Dziękuję ci, Jezus, że tak jest. Dziękuję ci, Panie, że wtedy, kiedy jesteśmy ślepi, kiedy jesteśmy słabi, kiedy się potykamy, to wtedy objawiasz swoje dzieła na mnie, na mojej słabości, na moim lęku, na moich niepokojach, na moich obniżonych nastrojach, na mojej depresji. Wtedy objawiasz swoją chwałę i dzieła Boże w tobie się dzieją. Dziękuję ci za to, Jezu.
I chciałbym o tej ostatnim momencie pokazać prawdę, mianowicie ci uczeni w piśmie powiedzieli: my nic o nim nie wiemy, czyli nic nie możemy stwierdzić. I ten człowiek uzdrowiony powiedział: wy nic nie wiecie, a ja wiem, że on działa. Doświadczenie Boga w twoim życiu jest twoją siłą i twoją mocą. Ci uczeni w piśmie powiedzieli: my nic o nim nie wiemy, nic o nim nie możemy stwierdzić. A on mówi: to jest dziwne, że wy nic nie wiecie, a ja wiem, że on działa, że on jest. Że on jest tym, który jest skuteczny. Ja wiem, że to jest Bóg, który, tu akurat człowiek, ale w konsekwencji to Bóg to zrobił. Bóg przez niego działa. Że to, co jest moim doświadczeniem, to jest doświadczeniem tego, że Bóg właśnie taki jest. Że Bóg jest obecny, działający i to jest moje doświadczenie. Niedawno, kiedy z moim przyjacielem, księdzem, jechaliśmy z Opola do Gliwic, zatrzymaliśmy się w Strzelcach przez chwilę w szpitalu, bo tam akurat były osoby, które poprosiły mnie, aby się pomodlić za starszą osobę chorą. Była nieprzytomna już w śpiączce, w takim bardzo ciężkim stanie. I na kilkanaście minut tam dosłownie spotkaliśmy się, by się pomodlić. I to była środa i potem szybko skontaktowały się te osoby, które były tam ze mną w tym szpitalu i powiedziały, że tego samego dnia wieczorem o 100% poprawiły się wszystkie wyniki u tej osoby. A w piątek, czyli dwa dni później, trzeciego dnia już rozmawiały ze swoją mamą, czyli ze swoją teściową. To jest doświadczenie. To jest doświadczenie, które wielu z nas nosi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest właśnie taki. Że Jezus chce wyprowadzać nas z tych wszystkich trudnych sytuacji i dać nam to doświadczenie. Ci, którzy może jakieś rozważania prowadzą, może jakieś chcą roztrząsać różnego rodzaju rzeczywistości, mówią: my nic nie wiemy, my nic nie możemy stwierdzić. A my mówimy: a my mamy takie doświadczenie. To jest dziwne, że wy nie wiecie, a my mamy doświadczenie, że Bóg tak właśnie działa, że Bóg właśnie tak nas prowadzi. Więc chciałbym, żeby ten pierwszy dzień taki nasz rekolekcyjny i ta Eucharystia była dla nas taką zachętą. Nie siedź, ale rusz. Duchowo. Nie rozpamiętuj przeszłości, ale noś w swojej głowie, w swoim umyśle słowa Jezus. Wykorzystuj możliwości takie, jakie masz. Takie, w których jesteś. Odrzucaj złe słowa, tak jak odrzucił je ten człowiek. Oni, ci faryzeusze, go potem obrzucili różnymi wyzwiskami. Po nim to spłynęło jak po kaczce. Nie przyjmował tych fałszywych słów. I dziękuj Bogu za swoje talenty, dary i doświadczenie, które Bóg ci daje. Niech to będzie dla ciebie wezwaniem na ten dzień i każdy następny. Przejść, potykać się i pamiętać. Amen. Ten człowiek, który był przesłuchiwany. Przesłuchiwany był trzykrotnie. I on trzykrotnie wyrzekł się wszystkiego, co złe. Dla mnie, kiedy analizowałem to i rozważałem tę Ewangelię, to było takie zaproszenie, jak przy chrzcielnym wyznaniu, kiedy najpierw wyrzekamy się złych rzeczy. Ten człowiek wyrzekł się tego wszystkiego, co go ograniczało. Od takiej bezradności stał się kimś, kto mógł, jak równy z równym, dyskutować z najpobożniejszymi i najmądrzejszymi ludźmi w narodzie. Dlaczego? Dlatego, że pozwolił Bogu odsunąć od ciebie wszelkie zło.
Więc dzisiaj, wyznając wiarę, chciejmy najpierw, tak jak w wyznaniu chrzcielnym, wyrzec się złych rzeczy, odrzucić wszystkie złe. Wszystkie złe myśli, wszystkie złe słowa, wszystkie złe czyny. Aby dać szansę, że w tej ciemności albo w tej drodze, na której się potykasz, Bóg daje ci tę siłę, która jest ci potrzebna, żebyś otworzył oczy. Tak jak Bóg otworzył duchowe oczy temu człowiekowi. Więc chciałem zapytać każdego z was najpierw o to wyrzeczenie się i wyznanie. Więc zachęcam, tam gdzie jesteś, tak jak uczestniczysz w Eucharystii, tak teraz poproś, żeby to wyznanie wiary było najpierw wyrzeczeniem się zła i grzechu i wszystkich spraw, które mogą cię ograniczać i niszczyć. Pytam, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który przyszedł na ziemię, aby dać Tobie zbawienie? Czy wierzysz w Ducha Świętego, który prowadzi Ciebie i Kościół do Królestwa Niebieskiego? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie z chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę już, ale też zapraszam do dalszej. Oczywiście, kto jeszcze sobie nie odsłuchał tego nauczania dzisiejszego, które zostało przygotowane, to zapraszam na stronę SNE Gliwice. Tam można w ramach tych naszych rekolekcji właśnie też każdego dnia odsłuchiwać nauczanie ze świadectwami, z tą tematyką, którą podejmujemy, aby pozwalać się przeobrażać Bogu. Tak jak dzisiejszy bohater, który na nowo odkrył w sobie obraz Boga. To kim naprawdę jest. Kim naprawdę Bóg chce go mieć jako świadka Bożego działania. Prośmy o to, słuchając, modląc się i oczywiście coraz bardziej też pozwalając działać Panu Bogu.